Obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie, ludzie już dawno temu zauważyli, że ich życie podlega stałym cyklom. Wszystko w naturze dzieje się zgodnie z rytmem, któremu trzeba się podporządkować, aby móc przetrwać. Wiedza o tym była kiedyś czymś oczywistym i stosowano ją na co dzień. Nasi przodkowie do końca XIX wieku obserwowali słońce, księżyc i gwiazdy, wiedząc, że wywierają one bezpośredni wpływ na ich życie. W dzisiejszych czasach poszanowanie rytmów natury okazało się zbyteczne. Wiemy, że nasze życie podlega wielu rytmom, związanym na przykład z aktywnością plam na Słońcu, promieniowaniem kosmicznym czy ludzkimi biorytmami, ale uważamy, że nasza wiedza techniczna i medyczna jest w stanie zniwelować ich działanie. Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że odpływy i przypływy mórz i oceanów, zaburzenia klimatyczne czy cykl miesiączkowy u kobiet zależą od faz księżyca. Ale niewiele osób wie, że skuteczność codziennych czynności, takich jak obcinanie włosów, pranie, gotowanie, prace w ogrodzie czy zażywanie lekarstw, zależy również od rytmów srebrnego globu. Księżyc obiega Ziemię dookoła w ciągu 28 dni. Zawsze jest zwrócony do Słońca tylko jedną, tą samą stroną i tylko tę możemy zobaczyć podczas pełni. Druga jest niewidoczna i pozostaje zawsze ciemną stroną Księżyca. W czasie tych 28 dni Księżyc przechodzi cztery fazy. Zaczyna się od nowiu, wtedy go nie widzimy, gdyż ustawiony jest do nas ciemną stroną. Potem jest pierwsza kwadra, kiedy Księżyca przybywa. Jego cienki sierp powiększa się coraz bardziej, aby po 6 dniach świecić jako jasna, okrągła tarcza. Mówimy wtedy, że jest pełnia. Później jest trzecia kwadra, kiedy Księżyca ubywa. Widać go coraz mniej, aż przychodzi do kolejnego nowiu i staje się znowu niewidoczny. W czasie swojego comiesięcznego obiegu dookoła Ziemi Księżyc przebywa kolejno w każdym z 12 znaków zodiaku. W każdym z nich zatrzymuje się na około 2,5 dnia. Inną cechą naszego satelity jest cykl wznoszenia i opadania. Może on być wysoko nad horyzontem lub całkiem nisko. Wszystkie te szczególne rytmy zdają się mieć znaczący wpływ na życie człowieka i otaczającej go przyrody. Naukowcy udowodnili, że siła grawitacji Księżyca powoduje nie tylko przypływy i odpływy oceanów, ale także falowanie skorupy ziemskiej. Codziennie podnosimy się i opadamy w dół o około ćwierć metra. Istnieją przypuszczenia, że zjawisko to może powodować trzęsienia Ziemi, a przypływy i odpływy powodują spowalnianie ruchu obrotowego naszej planety. Statystyki kryminalne wykazują znaczny wzrost przestępczości podczas pełni, a lekarze dowodzą, że istnieje związek między Księżycem i chorobami psychicznymi. U zwierząt również zauważono 28-dniowy cykl aktywności związany z ruchem Księżyca. Rybacy i wędkarze także dostosowują się do naturalnych rytmów przyrody. Najlepsze połowy są podczas pełni. Możecie sami przeprowadzić eksperyment, aby przekonać się, jak wielką siłę ma Księżyc. W czasie, gdy przypada pełnia, postawcie szklankę napełnioną po brzegi wodą na wolnym powietrzu. Po około 2 godzinach woda ze szklanki będzie się wylewać. Możecie też zostawić na noc na podwórku ostrą żyletkę. Rano będzie zupełnie tępa. Jeszcze większe znaczenie przypisywali Księżycowi nasi przodkowie. Patrząc na kalendarz, łatwo zauważyć, że nawet niektóre święta religijne ustalane były na podstawie cyklów Księżyca. I tak Wielkanoc obchodzi się od II wieku naszej ery w pierwszą niedzielę, która następuje po pierwszej wiosennej pełni. Lunarny charakter mają także święta Bożego Ciała i Zielonych Świątek. Od dawna chłopi dostosowywali siewy i zbiory do faz Księżyca. Odpowiedni termin wykonania tych prac miał ogromne znaczenie w procesie dojrzewania i rozwoju roślin. Dzisiaj też zastanawiam się, dlaczego na jednej działce rośliny są bujne i dorodne, a na drugiej położonej obok liche, marne i słabe. Obserwacje dowodzą, że te rośliny, które zostały wysiane 2 dni przed pełnią, czyli w czasie, kiedy Księżyca przybywa, rozwijają się najintensywniej. Wszystko, co rodzi owoce nad ziemią, korzysta z cyklu przybierającego, natomiast wszystko, co rodzi się pod ziemią, z cyklu ubywającego. Dlatego rośliny korzenne należy sadzić w czasie, gdy Księżyca ubywa.
Coraz więcej działkowców korzysta z kalendarza biodynamicznego z bardzo dobrym skutkiem. Wiedzą oni, że takie czynności jak odchwaszczanie, nawożenie, nawadnianie, zwalczanie szkodników muszą być wykonywane o odpowiedniej porze. Szczególnym dniem na odchwaszczanie jest dzień 18 czerwca do godziny 12 w południe. Wszystkie usunięte w tym czasie chwasty, nawet jeśli ich korzenie zostaną w glebie, nigdy nie odrosną. Zauważyliście na pewno, że przesadzana roślina pokojowa czy balkonowa czasami przyjmuje się bez problemu, innym razem usycha bez wyraźnego powodu. Jeśli przesadzimy ją w dniach panny, na pewno nie uschnie i szybko się ukorzeni. Jeśli ktoś wybiera się na dwutygodniowe wczasy, wcale nie musi prosić sąsiada o podlewanie swoich roślin doniczkowych. Wystarczy, że podleje je obficie w dniach, kiedy księżyc jest w znaku raka, skorpiona czy ryb, a wszystkie rośliny przetrwają. Czy zwiedzaliście kiedyś skansen pełen starych drewnianych domów? Na pewno nie zwróciliście uwagi na to, że w niektórych z nich kominy, otwory do pieców, szufle do wyciągania z pieca rozżarzonych garnków czy obudowy palenisk wykonane były z drewna. Osobliwe jest to, że przedmioty te miały bezpośredni kontakt z ogniem, a jednak nie paliły się. Rozwiązanie jest proste. O tym, czy drewno będzie się paliło, czy nie, decyduje termin ścięcia drzewa. Drzewo ścięte 1 marca po zachodzie słońca jest niepalne. Natomiast drzewo ścięte 25 marca, 29 czerwca i 31 grudnia nie pęka i nie rozsycha się. Jeśli chcemy mieć drewno, które nie gnije i nie rozkłada się, doskonałe na budowę mostów i łodzi, musimy je ściąć w dniach, kiedy księżyca ubywa i jest on w znaku ryby. Wiedzieli o tym nasi przodkowie, dlatego niektóre mosty i inne drewniane budowle przetrwały wieki bez żadnych środków konserwujących. Choinka bożonarodzeniowa ścięta 3 dni przed 11 pełnią roku, która najczęściej wypada w listopadzie, a czasami w grudniu, nie traci igieł i długo zachowuje swój zapach. Dawniej leśnicy sprzedawali takie drzewka drożej od pozostałych drzewek świątecznych. Hipokrates, ojciec medycyny, już kilkaset lat przed naszą erą pisał: kto uprawia medycynę bez uwzględnienia korzyści wynikających z ruchu gwiazd, jest głupcem. I nie należy operować części ciała rządzonej przez znak, przez który właśnie księżyc przechodzi. I tak nie należy przeprowadzać zabiegów chirurgicznych w dniach pełni. Dzień ten powoduje najbardziej negatywne skutki. Częstsze są komplikacje i infekcje. Krew krzepnie wolniej, a rekonwalescencja trwa dłużej. W czasie, gdy księżyc przebywa w jednym z 12 znaków zodiaku, pobudza różne rodzaje energii w różnych częściach ciała i narządach. Nie należy wtedy operować tej części ciała, która rządzona jest przez panujący właśnie znak. Nie operujemy serca, kiedy księżyc jest w znaku lwa, nerek i pęcherza, kiedy jest w wadze, żołądka, wątroby i płuc, kiedy jest w raku, śledziony i trzustki w pannie. Oczywiście zasady te nie dotyczą przypadków nagłych. Inna zasada mówi: zabiegi lecznicze wykonywane w strefie ciała rządzonej przez znak zodiaku, w której właśnie znajduje się księżyc, działają podwójnie skutecznie. Wyjątek stanowią zabiegi chirurgiczne. Leki i środki wzmacniające podawane w dniach, gdy księżyca ubywa, działają dużo bardziej efektywnie niż podczas innej fazy. Do stomatologa należy się wybierać w dniach, kiedy księżyca ubywa. Zakładanie plomb, mostków i koronek i ekstrakcja zębów powinna być wykonywana w tych właśnie dniach. Ludzie chorzy na serce powinni unikać stresu w czasie pełni. Istnieje zwiększone ryzyko zawału serca. Księżyc jest też doskonałym pomocnikiem w pracach domowych i zajęciach dnia codziennego. Są dni, kiedy takie prace jak sprzątanie, pranie, porządkowanie wykonujemy z wielkim wysiłkiem. Wszystko nas męczy i idzie jak po grudzie. A bywają dni, że robota wprost pali się nam w rękach. Niemal wszystkie prace domowe można wykonywać łatwiej, przyjemniej i skuteczniej w okresie, gdy księżyca ubywa. Plamę możemy wywabić dużo szybciej i skuteczniej. Pranie będzie czystsze. Na umytych szybach nie pozostaną smugi, a pomalowana farbą powierzchnia szybciej wyschnie. Inna rada to: podczas pełni zaleca się spożywanie lżejszych niż zwykle posiłków. Trzeba też specjalnie uważać przy piciu alkoholu.
Już niewielka ilość tego trunku może nas zwalić z nóg. Jeśli chcecie mieć piękne, bujne, lśniące włosy, należy ścinać je w dniach, gdy księżyc stoi w znaku lwa lub panny. Należy natomiast unikać ścinania w dniach ryby lub raka. Włosy wtedy są cienkie, łamliwe i będą wypadać. Dawniej fryzjer w niektóre dni zamykał swój zakład, gdyż nikt nie korzystał z jego usług. Dzisiaj niewielu fryzjerów zna te zasady, a na pewno żaden się do nich nie stosuje. Trudno jest w paru zdaniach opisać wszystkie aspekty wpływu księżyca na życie na Ziemi. Oficjalnie nauka nie zajmuje się badaniem tych wpływów, a szkoda, być może tracimy coś, co pozwoliłoby nam żyć łatwiej i prościej. Szkoda, że zanika prastara wiedza, dawniej kultywowana i traktowana poważnie, dziś ignorowana i zapomniana.